Odcinek 185 Ulwie przypomina sobie wydarzenia sprzed 5 lat, gdy Efe został porwany. Wpada w przerażenie. Na cały głos zaczyna krzyczeć imię chłopca. Do jej pokoju przybiega Asli. Co się stało? Pyta pokojówka. Efe? Gdzie jest Efe? Pyta spanikowana pani Metehanoglu. Przed chwilą tu był, ale teraz go nie ma. W porządku, uspokój się. Zaraz go do ciebie przyprowadzę. Kamera przenosi się do pokoju Omera, gdzie rozmawiają Meriem i Levent. Nie chcę stwarzać niezgody między tobą a Meli, oznajmia dziewczyna. Dopóki tu jestem, to napięcie nie zniknie. I dlatego ja, Meriem, proszę, nie mów o odejściu, mówi Levent. Czy nie widzisz, jak bardzo potrzebuje cię moja mama? Ja zresztą też. Pomóżcie mi, nagle z głębi domu dobiega krzyk Ulwie. Meriem, Levent i Meli pędzą do jej pokoju. Efe zaginął, nie ma go. Przed chwilą tu był, a teraz go nie ma, powtarza pogrążona w desperacji Ulwie. Levent pomaga jej usiąść w fotelu, a Meriem kuca przed nią i mówi pełnym spokoju głosem, Efe nie zaginął, jest tutaj. Teraz je i wkrótce przyjdzie. Nie płacz, proszę cię. Mówisz prawdę? Efe nie zaginął? Wszyscy mnie okłamują, ale ty nigdy nie kłamiesz. Nie kłamie, potwierdza córka Durmusa. Nigdy cię nie okłamałam. Efe jest tutaj. Spójrz, jego zabawki też tu są. Przyjdzie, jak tylko skończy jeść, a ty się uspokoisz, dobrze? Chodź, pomogę ci się położyć i trochę odpoczniesz. Wstaniesz, kiedy Efe przyjdzie. Następna scena rozgrywa się w salonie, gdzie znajdują się siostry. Julia siedzi na kanapie, a Meli chodzi niespokojnie w te i z powrotem. Teraz jeszcze zostanie terapeutką mamy Ulwie, brzmi młodsza z sióstr. Meli, uspokój się. Nie mogę się uspokoić, siostro. Meriem robi wszystko, by zabezpieczyć swoje miejsce w tym domu, ale najbardziej irytuje mnie to, że Levent tego nie widzi. Meli, jestem wszystkiego świadomy, oświadcza Levent, który wraz z bratem pojawił się w holu. Ale ty nie zdajesz sobie sprawy ze stanu mojej mamy. Nie dość, że tego nie widzisz, to jeszcze obrażasz Meriem. Bądź pewna, że Meriem też chce odejść z tego domu, dlatego zarówno jej, jak i mnie przeszkadza twoje bezsensowne zachowanie. Moja mama ufa teraz tylko Meriem, czy tego nie widzisz? Dlatego poproszę Meriem, żeby nie odchodziła, żeby została z moją mamą i pomogła jej. Czy to jasne? Meli nic nie odpowiada, tylko odchodzi. Levencie, to nie zadziała w ten sposób, odzywa się Bahadir. Meriem i Meli pod tym samym dachem. To niemożliwe. Bracie, nasza mama. Wiem, że Meriem jest teraz lekarstwem dla naszej mamy, ale warto też trochę zaopiekować się Meli. Posłuchaj, Meriem dużo dla ciebie znaczy i wszyscy to wiemy.
to kobieta, którą kiedyś chciałeś poślubić. Życie jednak zaprowadziło was w różne strony. Teraz nosisz na ręku obrączkę, bo zaręczyłeś się z Meli. Udawanie, że to nie istnieje, może zaprowadzić cię na złą ścieżkę. Bracie, obiecałem Meli i powiedziałem mamie, że dotrzymam obietnicy, nie martw się, zapewnia Lewent. Nie możesz się tak zachowywać, Lewencie. Musisz pokazać to jasno i zdecydowanie, że dotrzymasz obietnicy. Z powodu twojego niezdecydowania wszyscy cierpią. Jestem zaręczony z Meli, bracie. Lewent unosi rękę, na której ma założoną obrączkę. Co może być jaśniejsze od tego? Meriem jest tutaj tylko z powodu naszej mamy. Nie rozumiem, dlaczego Meli nie może tego zrozumieć. Może byłoby najlepiej, gdybyś nie przeciągał tego narzeczeństwa. Inaczej to napięcie będzie trwało, a Meli nie będzie mogła się uspokoić. Jakiś czas później Julia robi sobie herbatę w kuchni. Do pomieszczenia wchodzi Asli. Wzrok siostry Meli przykuwa jej torebka taka sama, jaką dostała od Bahadira. Pani Julio, potrzebujesz czegoś? Pyta pokojówka. Potrzebowałam, ale sama się tym zajęłam, kiedy ciebie nie zastałam. Wychodzisz gdzieś? Tak, idę zaczerpnąć świeżego powietrza. Idź, oczywiście. Dobrze ci zrobi. Dobrej nocy, Asli, odchodzi. Więc Bahadir kupił ci tę samą torbę, mówi w myślach Julia przekonana, że to prezent od jej męża. Pokażę ci, to nie ujdzie ci na sucho, Asli. Akcja przeskakuje do następnego dnia. Main przedstawia Doganowi swój plan, aby odwieść Aiz i Cemila od rozwodu. Aiz nie wierzy, kiedy ktoś jej coś mówi, stwierdza dziewczyna. Musi zobaczyć to na własne oczy. Zmusisz więc Oje do wyznania wszystkiego, a ja to nagram. Kiedy Aiz to zobaczy, uwierzy, że Cemil jest całkowicie niewinny. Akcja przenosi się do rezydencji. Lewent wchodzi do pokoju Meli, każe jej się przygotować, następnie oboje wychodzą. Julia chowa swoją torebkę za ubraniami w szafie, po czym podchodzi do Bahadira, który właśnie się obudził. Musimy o czymś porozmawiać, oznajmia, siadając na łóżku. Co się dzieje? Mężczyzna podnosi się do pozycji siedzącej i opiera plecami o wezgłowie. Chodzi o Asli. Kiedyś cię powstrzymywałam, gdy chciałeś ją zwolnić, ale miałeś rację. Zrobiła bardzo złą rzecz. Asli ukradła coś Bahadirze. Julio, może to pomyłka. Asli od lat pracuje u nas i nic takiego nigdy nie miało miejsca. Niestety tym razem stało się. Ta dziewczyna nie jest tak naiwna, jak myślisz. W następnej scenie w rezydencji trwa śniadanie.
Ulwie, Bahadir, Julia i Meriem siedzą przy stole. Do jadalni wchodzą Meli i Levent, którzy właśnie wrócili do domu. Levencie, gdzie byliście? Docieka Bahadir. Nie powiedziałeś nikomu, że wychodzicie. Levent sprawił mi cudowną niespodziankę, szwagrze, odpowiada rozanielona Meli. Dzieci, co się dzieje? Pyta zaintrygowana Ulwie. Ty im powiedz, moje życie. Ustaliliśmy datę ślubu, odpowiada Levent z poważną miną. Nie widać po nim nawet cząstki radości, którą emanuje jego narzeczona. Ślub odbędzie się już za tydzień, dodaje Meli. Kamera robi zbliżenie na Meriem. Dziewczyna, choć zdawała sobie sprawę, że to w końcu się stanie, jest bardzo smutna. Kochana, to tak mało czasu, odzywa się Julia, patrząc na siostrę. Jak zdążymy ze wszystkimi przygotowaniami? Zajmiemy się wszystkim, moja siostro, nie martw się o nic. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jak chcecie. Tymczasem Dogan ponownie spotyka się z Oją w kawiarni. Dziewczyna wyczuwa podstęp i przedstawia wszystko tak, jakby Cemil rzeczywiście zdradził z nią Ice. Plan Mine spalił na panewce.